Dzień dobry Państwu ze studia WPS Production. Witamy naszego miłego gościa. Od dawna próbowaliśmy się spotkać. Moim rozmówcą jest pan Jan Zbigniew Potocki, prezydent II Rzeczypospolitej, który no, znany jest zapewne i telewidzom, niezależnych telewizji internetowych. Publicystka pana Jana Zbigniewa Potockiego obecna jest w przestrzeni medialnej, ale my nie mieliśmy okazji rozmowy. Dziękujemy jeszcze raz za przyjęcie tego terminu i z przyjemnością chcielibyśmy przybliżyć może nie samą sylwetkę, bo jest ona już znana, ale tą część poglądów, która w naszym rozumieniu jest jeszcze nieobecna w polskiej przestrzeni medialnej, a głównie chcieliśmy się skupić nad zagadnieniami relacji kraj-emigracja, na temat polityki rządowej, ale także oczekiwań środowisk poronijnych, których przecież jest kilkanaście milionów za granicą, a także na ocenie bieżącej sytuacji, ale może podzielimy to nasze spotkanie na dwie części. Jeszcze raz witam i może zacznę od takiego pytania na wstępie. Czy Polska w tej chwili w świadomości europejskiej, w świadomości światowej, to jest kraj, który kojarzy się wszystkim tylko ze strefą jakąś geograficzną, czy z jakimiś wybitnymi postaciami, czy w ogóle jest to mało istotny element polityki międzynarodowej? Jak pan sądzi? Dzień dobry Państwu. Witam Polonię Polską Stanów Zjednoczonych, ale również witam Polonię na całym świecie. Jestem prezydentem wszystkich Polaków w Polsce, jak i na świecie. Szanowni Państwo, tak się składa i chcę podziękować za dzisiejszy wywiad, który wiem będzie w Stanach Zjednoczonych dla Polonii Polskiej opublikowany. Problem polega w Polsce na tym, że niestety, ale telewizja TVN, Polsat, niestety nie zapraszają mnie do telewizji, dlatego korzystamy z telewizji tej, którą mamy dostępną. Chodzi o to, aby jak najwięcej społeczeństwa na świecie dowiedziało się całej prawdy o Polsce. Przede wszystkim to, co pan tutaj powiedział przed chwilą. Tak, Polaków za granicą jest około 20 milionów. Jest bardzo zła wiadomość. Pan Jarosław Kaczyński wszystko robi i wprowadzi ustawę, która będzie bardzo złą ustawą. Polacy za granicą, czyli Polonii, nie będą mogły głosować. 20 milionów to jest bardzo dużo. To jest masa ludzi. I dlaczego to robi Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie Porozumienie Centrum? Bo to są ci sami ludzie, tylko zmiana nazwa partii, żeby ludzi przyciągnąć do siebie. Ale nic się nie zmieniło. Wręcz gorzej jest dzisiaj w Polsce. Pan dobrze powiedział. Tak, jestem osobą rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Bardzo dużo wywiadów telewizyjnych, które idą na cały świat, również na żywo udzielam wywiadów. Są pytania, trafiają bardzo często z różnych państw odnośnie wyjaśnień pewnego zagadnienia. Szanowni Polacy, szanowni rodacy, jestem prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnym, czyli zachowałem ciągłość konstytucyjną na podstawie konstytucji z 1935 roku. To jest najważniejsze. W Polsce, jak wiemy, jak pan doskonale wie, konstytucja pana Aleksandra Kwaśniewskiego jest konstytucją nielegalną. Społeczeństwo polskie nigdy jej nie zatwierdziło. Było referendum. W referendum było 42,86%, a powinno być 50% plus jedna osoba. Wówczas ta konstytucja byłaby legalna. Ale nie tylko z tym jest problem. Szanowni Państwo, jak wiecie, ubiegam się o odszkodowania za II wojnę światową od Niemiec, jak również za zniszczoną, spaloną Warszawę. Chodzi tutaj o czwartą konwencję z 1907 roku. Jak wiecie Państwo, Wy Amerykanie w szczególności wiecie, bo nie bardzo wielu z Was opuściło Polskę. Mówię tutaj do tego starszego rocznika, ale uważam, że to powinni wysłuchać wszyscy. Przepraszam, że wejdę w słowo, bo tutaj całe bogactwo tematów. Ja pozwolę sobie troszeczkę może podzielić tą naszą rozmowę na kilka części, bo zacznę od tego, wracając do tego, od czego pan rozpoczął swoją wypowiedź. No, przyznam się, że jestem zaskoczony tym stwierdzeniem, że są takie zamiary, czy też już może w trakcie realizacji, żeby pozbawić praw obywatelskich de facto
tą znaczącą część narodu polskiego, która przebywa na emigracji, bo przecież, jak rozumiem, wszyscy ci, którzy mają polski paszport, mają obywatelstwo polskie, mają zdolność do tego i to jest ich niezbywalne prawo, żeby uczestniczyć. Jeżeli nie został pozbawiony praw obywatelskich. No oczywiście, nie mówię o osobach pozbawionych tego, ale jeżeli jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o tą zdolność do czynności prawnych i bycia czynnym podmiotem w prawie Polakiem, wyborczym, tak. Polakiem, no to nie sposób wytłumaczyć to inaczej, jak pewien zamach na prawa obywatelskie Polaków, a to musi niepokoić nie tylko opinię międzynarodową, ale głównie Polaków, którzy powinni sobie zdać sprawę, że coś dzieje się wbrew ich interesom. Powiedział pan o II Rzeczpospolitej, że rzeczywiście ten kontekst jest bardzo interesujący. No wspomnę, że no może jesteśmy w podobnej sytuacji jak 100 lat temu, jest dobra okazja, bo jesteśmy tak, w trakcie... Tak, 100 lat temu Polonia wyjechała z Polski i dzisiaj tam jest bardzo potężna Polonia. Z tą Polonią liczą się wszyscy, nawet prezydenci Stanów Zjednoczonych, bo są wielkie głosy dla nich. No tak, i 100 lat temu, bo przecież jesteśmy w roku jubileuszowym, będziemy świętować cały cykl wydarzeń, które wiodły do niepodległości, bo przecież trudno sprowadzić niepodległość do jednego dnia 11 listopada, tak, ale bo ono mało co znaczy. Tak, ale proszę zauważyć, Polska była bardzo krótko wolna. Dzisiaj jesteśmy pod okupacją powtórnie. Przedtem byliśmy okupacją niemiecką, byliśmy pod okupacją rosyjską, czyli stalinowską. Dzisiaj jesteśmy pod okupacją znów państwa izraelskiego. I to jest to mnie bardzo martwi. No, my nie jesteśmy żadnym państwem suwerennym. Suwerenność, żeby otrzymać i żeby w Polsce była demokracja, to musi być legalna konstytucja. Przecież sprawa konstytucji jest w Polsce znana od dawna. A wybitnie się to okazało w ubiegłym roku, 3 maja, kiedy zarówno pan Kaczyński, jak i pan Andrzej Duda, który nie jest prezydentem konstytucyjnym, bo nie jest konstytucyjnym, powiedzieli wyraźnie. Znaczy w takim sensie, że nie został wybrany w oparciu o ważną konstytucję, tak? Tak, oczywiście społeczeństwo go wybrało. Oczywiście, tutaj nie można do tego nic powiedzieć. To też daleko idące stwierdzenie, że społeczeństwo wybrało część wyborców, która na niego głosowała, dlatego że biorąc pod uwagę frekwencję i ilość głosujących, to chyba zbyt ogólne stwierdzenie. To jest tak, jakby powiedzieć, że Polacy wyrazili zgodę na wejście do Unii Europejskiej. Szanowni Polacy, dzisiaj w Polsce jest bardzo źle. Chcę powiedzieć, że Polska jest najbogatszym państwem tej części Europy. Wojna nie idzie o naród polski, wojna idzie o to, co mamy w ziemi, a mamy wielkie bogactwa. Nie? I pan doskonale wie o tym, że nasze bogactwa są kolosalne. I to jest wojna ekonomiczna. Wojna ekonomiczna, polityczna, ta wojna prowadzi przy okazji do wyniszczenia narodu polskiego, bo pan Geremek, profesor, właśnie to doktor nauk, pan Geremek, powiedział wyraźnie, Polaków ma być w Polsce między 20 a 25 milionów tylko, bo resztę przyjdą nasi ludzie. I dzisiaj się okazuje, że ci ich ludzie do Polski wkraczają. Ale pytanie, kto to są ci nasi ludzie? Dlatego, że tutaj się zgodzę z panem, że rzeczywiście jednym z najważniejszych obszarów, o które toczy się tutaj w tej chwili, jednak wypowiedziana wojna, to przecież co jest celem wojny? Naprawdę celem wojny nie jest bitwa, tylko przejęcie zasobów danego narodu czy danego społeczeństwa. Tak. No i to, jak potwierdzam, że rzeczywiście, bo braliśmy my jako przedstawiciele Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, na przestrzeni ostatnich lat wiele razy braliśmy udział aktywnie w przeciwstawianiu się tym próbom zawłaszczenia polskich zasobów. Prawda? Były próby zainstalowania tutaj pod hasłem poszukiwań gazu łupkowego, tak, zasobów towarzyszących w ramach koncesji, innych. Bo to było najciekawsze, tak, że nie same zasoby gazu łupkowego wątpliwe pod względem technologicznym, jeżeli chodzi o wydobycie, ale te złoża towarzyszące, bardzo bogate złoża towarzyszące na Zamojszczyźnie, nie w innych rejonach Polski. Jest południa, cały Wielkopolska, tak, południe Polski, tak. Ten okręg Suwalski, wiele jest bardzo ciekawych, bogatych złóż i to się z panem zgadza. Natomiast kim są ci nasi ludzie? To są Chazarowie i Żydzi, szanowni państwo. Przepraszam, ja uważam, że Żydzi niech żyją w naszym państwie, nasz kraj jest piękny, jest dorodny, ale niech nie ingerują w politykę. Ale tutaj trzeba jeszcze wrócić do jednej sprawy, proszę pana. Mianowicie najpierw w 2005 roku
nastąpiła wielka emigracja narodu polskiego. 10 milionów Polaków zostało wyrzuconych z Polski za chlebem. Tak samo było 100 lat temu blisko. To samo Polacy uciekali. No tak, ale to troszeczkę była inna sytuacja. Bo jeżeli moglibyśmy mówić, że no wtedy nieznośność życia w zaborach i poszukiwanie lepszego życia, ale tutaj no, nominalnie ale my, własny rząd wyrzuca swoich obywateli za granicę. Bo my jesteśmy nadal w zaborach. Dzisiaj mamy zabór izraelski. Przecież ten rząd, który jest, pseudo-rząd dla mnie, mówię pseudo, bo jest rządem niekonstytucyjnym, on po każde porady leci do Izraela. Przecież tutaj są wysłannicy izraelscy, którzy rządzą. Jak można było powiedzieć, jeżeli chodzi o ustawę IPN-u, żeby pani ambasador Izraela powiedziała wyraźnie, że Polacy, wprowadzając ustawy, powinni najpierw kontaktować się, ustalać to z Izraelem. Szanowni rodacy, gdzie my jesteśmy? Gdzie my żyjemy? Na Marsie? Nie. A wróćmy do tych ludzi, którzy są nasi. Tak jak powiedziałem, są to Chazarowie, są to również Żydzi z Izraela. Szanowni Państwo, my nie mamy wielkiej szansy, jeżeli Polonia nie włączy się do wyborów zarówno samorządowych, jak i parlamentarnych i prezydenckich, które będą w 2020 roku. Teraz też pozwolę sobie na znowu powrót trochę historyczny, bo ten apel do naszych środowisk polonijnych jest bardzo ważny, dlatego że przypomnę, że 100 lat temu, w 1918 roku, właśnie jesienią, w końcu lata, bo w sierpniu 1918, Roman Dmowski, jako już przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego, razem z Ignacym Janem Paderewskim, odbyli podróż wówczas do Stanów Zjednoczonych, do środowisk polonijnych w Chicago, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w Detroit, no, do wszystkich skupisk, gdzie było duża ilość Polaków. I wtedy też się pojawili ci nasi ludzie. Bo jak się czyta pamiętniki Romana Dmowskiego z tego okresu, to we wrześniu, nie jest tajemnicą, bo to były oficjalne spotkania, odbyły się spotkania między innymi po pierwszym spotkaniu z prezydentem Thomasem Woodrow Wilsonem, już wtedy ubiegającym się o drugą elekcję. Było spotkanie ze środowiskami żydowskimi. Przedstawiciele, jeden to był Samuel Wiese, bardzo wpływowy człowiek, drugi Louis Marshall, obaj, jeden stał na, Marshall nie był zwolennikiem tej opcji syjonistycznej, Wiese typowym syjonistą był, ale obaj koniecznie chcieli mieć wpływ na politykę polską. Nawet postawiono pewne ultimatum, że panie Dmowski, jeżeli pan nie dopuści przedstawicieli Żydów do Komitetu Narodowego Polskiego, to będziemy was zwalczać. I wtedy Dmowski no, zachował się jak prawdziwy dyplomata. Powiedział, że znając jak gdyby znaczenie tej opcji, tego lobby żydowskiego, bo ono było nie tylko w Ameryce bardzo silne, ale i głównie w Anglii, która wtedy była w ramach tego sprzymierzonych, Dmowski powiedział tak, zgoda, zgadzam się na udział Żydów w Komitecie Narodowym Polskim, ale pod pewnym warunkiem, że wy jako przedstawiciele literzy środowisk żydowskich w Ameryce, bardzo wpływowych, zobowiążecie Żydów żyjących w Polsce, żeby byli lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej i żeby się opowiadali za zjednoczoną Polską z dostępem do morza. Na to się przedstawiciele środowiska żydowskich, panie Dmowski, my tego nie możemy obiecać. No wobec tego nie możemy być stroną umowy. Dzisiaj mamy to samo. Żydzi mają Polską rządzić. Tak wychodzi z tego, ponieważ sam premier Netanjahu powiedział wyraźnie, chodzi o obozy zagłady, niemieckie obozy zagłady. On powiedział w sposób bezczelny, polskie obozy zagłady. To przecież nie kto inny, jak wojnę pierwszą i drugą wypowiedzieli, rozplętali Żydzi. Dzisiaj Żydzi zaopatrują broń, ciężką broń, Koreę Północną. Także myślę, że ten wątek to wymaga specjalnego jeszcze programu, ale mówiąc o Holokauście Żydów, to jest wymiar no w końcu żydowski. Trzeba powiedzieć o tym, co było straszniejsze. To znaczy o Holokauście Słowian. O Holokauście Słowian zarówno w czasie I, jak i II wojny światowej. Bo to kilkadziesiąt milionów Słowian to była największa ofiara tych Oczywiście. Żydowskich spisków. Proszę Państwa, Żydzi są dobrzy i źli. Ja to mówię w wielu programach. Niestety się okazało, że Żydzi wymyślili wszystko,
getta są żydowskie, bo oni je stworzyli. To Żydzi ładowali na wagony bydlęce swoje Żydów, wysyłali do obozów zagłady. Żydzi byli SS-manami. To było wojsko SS-mańskie. Jest to udowodnione. Żydzi byli katami narodu polskiego. Oni mordowali jawnie Polaków. Proszę Państwa, nie tylko Polaków, ale ludzi innych narodowości, też i Żydów. No ale nawet własnych. Własnych Żydów. Nam się to nie mieści w naszej mentalności słowiańskiej. Aby to miało być. Żeby można wobec współrodaków stosować tak drastyczne środki policyjno-eksterminacyjne. Tak, proszę Państwa, jeszcze na koniec tego dzisiejszego spotkania powiem jedno. Żydzi bardzo ładnie mówią, ale wszystko odwracają później w drugą stronę. Doszła do mnie informacja, że Żydzi zażądali dzisiaj 10 miliardów dolarów za tą ustawę w IPN-ie. To jest jakieś nieporozumienie. Kongres amerykański zatwierdził na rzecz Żydów państwa izraelskiego 65 miliardów dolarów odszkodowania. Dzisiaj to jest 300, bo doliczyli jakieś tam odsetki. Szanowni Państwo, w 2006 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał wyrok. Żydom nie należy się od Polski nic. Natomiast Polska ma roszczenia do Żydów za wymordowanie narodu polskiego i II Rzeczpospolita Polska będzie o to walczyła. Jako prezydent wszystkich Polaków jestem tutaj, w Polsce. Nigdy nie byłem na stałe poza Polską. Jestem obywatelem państwa polskiego. Polska jest mi bardzo bliska, tak jak naród polski. Nie pozwolimy na to, żeby dokonano jakichkolwiek zmian. Bo chodzi teraz o co? Chodzi o to, aby Polska nazywała się Polin. Pan Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński, który nienawidzi Polaków. Jego ojciec sam powiedział, nie daj Boże, uchroń Polskę przed dojściem do władzy moich synów. To się stało. Pan Jarosław Kaczyński jest zwykłym oszustem. On oszukuje społeczeństwo na całym świecie. A to jest gracz nad graczami. I on kombinuje na lewo, na prawo. Ta ustawa, którą miała wejść w życie, to ja to powiedziałem, jest to spisek przeciwko narodowi polskiemu. Kaczyński z Nataliachu wspólnie to opracowali. Dzisiaj to się wydało. Ja to powiedziałem w pierwszych dniach wystąpieniach w innych stacjach telewizyjnych. I niestety miałem rację. Właściwie to stety, bo znam pana Jarosława Kaczyńskiego, znam jego politykę i wiem, do czego dąży. Dąży do zagłady narodu polskiego. Czyli plan pana profesora Geremka, doktora Geremka jest w realizacji. Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękujemy panu za interesującą rozmowę. Dziękuję również.